mimo trudnej sytuacji, jaka dotknęła cały świat właściwie, ale szczególnie artystów, jest mi niezmiernie przyjemnie powitać dzisiaj doktora habilitowanego Sebastiana Kubicę wraz z małżonką. Witam Was bardzo serdecznie, drodzy goście. No i profesora Mądzika, który jest moderatorem tego spotkania. CSK zawsze tutaj wspomagało i będzie wspomagało artystów. Mam nadzieję, że to też będzie wielka uczta. Trudno sobie wyobrazić teraz galerię w ogóle, znaczy Aleje Racławickie bez Galerii Saskiej. I tutaj naprawdę ukłony w stronę profesora, bo to był świetny, bo jest świetny pomysł. I mam nadzieję, że akurat w tym wypadku, zwłaszcza jeśli chodzi o plakat, którym tutaj najczęściej prezentujemy, no trudno sobie znaleźć bardziej wymarzone miejsce. Także jeszcze raz dziękuję i oddaję głos profesorowi Mądzikowi. Czyli ja pana drugi raz witam. Proszę państwa, pana Kubicę, to nie jest przypadek. Nie ma przypadków, co się zdarza w tej galerii. I myślę, wie pan, taka pierwsza refleksja, zanim oddam panu głos, a pan będzie bohaterem tego wieczoru. No i w ciemno. W każdym bądź razie, że pan ciągnie linię pojęcia polskiego plakatu od lat 60. Coś się, wie pan, po drodze zdarzyło, że się to pojęcie zginęło, zgubiło. Jest parę osób wiernych tej formule. Ja tych artystów, którzy tworzyli ten kierunek w latach 60., 70., też tu gościłem niektórych, ale wydaje mi się, że w pana twórczości jest zabrane to, co najważniejsze było w pojęciu polskiej szkoły plakatu i pan to dalej pokazuje, a do zniszczenia tej wartości jest dzisiaj wiele i pretekstów, żeby się uwieść i nowym metodom, i komputerowi, no wszystkim, co pan wie, co potrafi dzisiaj wtargnąć do twórcy, a czasami go wyręczyć z myślenia. Jeszcze raz pana witam i po prostu się cieszę, że pan jest z nami. Dziękuję, dziękuję panie profesorze za zaproszenie i za te miłe słowa, bo wydaje mi się, że, a nawet jestem pewien, że plakatma się ciągnie dobrze. Jest wielu twórców jednak w Polsce jeszcze i mojego pokolenia, i młodszych, bo też mam przecież studentów, którzy z powodzeniem projektują plakaty, ale myślę, że to jest kwestia też pewnej kontynuacji. Miałem wielkiego mistrza na Akademii w Katowicach, profesora Romana Kalausa. Współpracuje z wieloma projektantami, to jest wielki mistrz, Mieczysław Waszylewski. Oczywiście gościliśmy. Stanisław Wieczorek. I wydaje mi się, że to jest kwestia połączenia tego, co było, tego, co jest i patrzenie myślę, w przyszłość, co będzie. Zachowanie pewnych wartości, które były, z szacunkiem trzeba traktować to, co było, ale też umiejętność patrzenia w to, co będzie. Tak, no lapidarnie pan to powiedział, ale będę żłobił głębiej, żebyśmy jeszcze zajrzeli, bo wie pan, to wszystko się kiedyś zaczyna. To powiedzenie jest wam znane z pana stron. Natomiast zaczęło się w liceum plastycznym. Ja o tyle jest mi to bliskie, że sam kiedyś w latach 60. to liceum kończyłem, terminowałem. Co prawda dyscyplinę, której nie uprawiam jak tkactwo, ale myślę, że nie było to przypadkowe, że się tam znalazłem. I wie pan, byłem ciekaw. Nawet sobie zadałem to pytanie, ale panu powtórzę. Czy wtedy coś już się pan przeczuwał, że plakat będzie tą szansą? Bo tam chyba inne elementy były uczono, miał pan zajęcia, nie wiem, jaką nawet pan dyscyplinę kończył. Wystawiennictwo. I były plakaty jako ćwiczenia już. A były już, tak? Tak. I co, niech pan powie, czy coś już wtedy, ten pierwszy błysk, że to jest moja przyszłość, moje życie artystyczne. Pierwsze zderzenie z plakatem miałem takie, że dostałem kiepską ocenę na plastyce w podstawowej szkole. Wziąłem szary papier, coś narysowałem bardzo skrótowo i było zbyt skrótowe. No i nie była to dobra ocena. Pan się tak nie martwił. Ja parokrotnie na akademii zdawałem i jakoś szczęśliwie się to skończyło. Niemniej jednak pewnie pan się nie poddał i żłobił pan dalej. I chyba jeszcze nie ten plakat wtedy, tak myślę. Miałem szczęście studiować na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, bo myślę, że ten plakat później gdzieś pojawił się jako medium, które wybrałem. No i to, że trafiłem do pracowni profesora Kalarusa. Tak, czyli opuszczamy liceum, bo to już pan ma za sobą. Jesteśmy w Katowicach, w filii krakowskiej. I czyli co, pod jego jakby opieką, jeżeli to może na inspiracją, gdzieś działo u pana coś, ta potrzeba, żeby no, w plakacie się odnaleźć. Myślę, że to było bardzo ważne miejsce dla mnie. Chociaż
wtedy, w tamtym okresie, studiowaliśmy na dwóch kierunkach. Było tak, że była grafika i warsztatowa, i projektowanie można było wybrać. Więc to też było bardzo ważne, bo można było posiłkować się tutaj i medium klasycznym, takim jak grafika, rysunek, czy malarstwo, i projektowanie. Mieliśmy zajęcia z takimi mistrzami również jak profesor Mariano Sydlo, który też jest autorem wielu wspaniałych plakatów, profesor Jura, Tomasz. No jakby było to takie miejsce, no zresztą stamtąd Waldemar Świeży też się wywodził, był absolwentem Akademii w Katowicach. No, tego nie wiedziałem, tylko go znałem z Warszawy, ze Starówki. Tak, to był student. Tak. Katowickiej Akademii. No tak. No a propos Liceum Bielskiego, to profesor Wieczorek, jeżeli dobrze pamiętam. Właśnie, wie pan, tak, wiedziałem, że to padnie nazwisko, tak. I doczekałem się. No bo bardzo sobie pana ceni. Myślę, że w pewnym sensie był inspiracją, żebyśmy się tu spotkali, pewnie pan to wie, ale jak otworzyłem paletę pana prac, mówię, że ja dopiero teraz, on mnie uprzedził z tą myślą, no ale też podpieram się tymi, do których mam zaufanie w tym, co się dzieje, wie pan, i się jakby nimi też kieruje, kto się znajduje. To dotyczy i fotografii, i plakatu, no właśnie tych głów dyscyplin, które tu możemy pokazać. No profesor Wieczorek był, przepraszam, recenzentem mojej habilitacji, także, no także tutaj... Jedyne, jaki może mieć, wie pan, do mnie żal, że jeszcze go nie wystawiłem. A tyle już udało osób, które gdzieś polecał, i, no i sobie cenię jego. Też taki tekst napisał do mojej fotografii, a nawet i do plakatu, który traktuje raczej tak gdzieś, no jednak obok, głównie teatr jest tą moją taką pasją. Ale poza tym, co pan uprawia, plakatem, pojawia się hasło drzeworyt, pojawia się rysunek, grafika. Niech pan powie, jak się to ma w proporcjach, bo na przykład ja mam niewiedzę na temat tych dwóch przywołanych dyscyplin. Proporcje. Wydaje się, tak, zleceń, jak są zlecenia, to jest dobrze, czasami ich nie ma, a cały czas siedzę w pracowni, jednak rysuję, maluję, to wpływa potem na projektowanie. I oczywiście ten świat cyfrowy, komputer, skaner, świat Adobe jest potrzebny, ale wydaje mi się, że przy tej dużej unifikacji niestety projektowania obecnie, jak patrzymy na to, co się dzieje w świecie, jednak brak warsztatu często u młodych ludzi, czy powoduje, że te wszystkie projekty są dosyć podobne. I wydaje mi się, że taki powrót do klasycznego warsztatu w projektowaniu, wydaje mi się w ogóle system szkolenia studentów w ten sposób, że mają równolegle i projektowanie, i tą warsztatową część, jest ważny. Niestety uczelnie odchodzą często od tego i jednak dzielimy studentów na tych projektantów i na tych artystów, warsztatowców. Co ja uważam, że jednak postawienie dwóch nóg na tych dwóch dziedzinach jest istotne. Wydaje mi się, że i w moim przypadku to jest taki świat, gdzie ja mogę zamknąć się w pracowni, nie muszę myśleć o kliencie, nie muszę myśleć o zleceniu, bo po prostu rysuję, maluję. Czasami do szuflady, czasami to są jakieś tematy prawie projektowe, bo nie wiem, na przykład realizacja bogów greckich, gdzie rysuję sobie taki cykl, czyli założenie mam projektowe, ale potem jakby ta cała rzecz, która się dzieje, już jest dla mnie, nie dla klienta. Nie muszę myśleć o tym, że to musi mieć format taki. Ale nie chce pan powiedzieć, że plakat prowokuje do komercyjności trochę, bo jest zamówienie. Z założenia, tak. I taka jest jego rola właściwie, tak się urodził. A tutaj widzę, że pan ma taką szansę, że sam czuje potrzebę wyrzucenia z siebie czegoś, a nie martwię się, no, do czasu, bo jak przyciśnie, to człowiek będzie się cieszył, jak ktoś tą pracę kupi. Niemniej jednak, no, plakat ma to do siebie, że ktoś go pragnie. Zastanawiało mnie, wie pan, w tych pragnieniach, które są wobec pana, pojęcie teatr, plakat ekologiczny. Jakoś tak z panem idzie to pojęcie. I czy to jest coś takiego, co pana wyjątkowo w tym wszystkim, nie wiem, intryguje, czy pasjonuje? Czy to jest po prostu przypadek, że tak wyszło? W przypadku plakatu ekologicznego to są realizacje tak zwane dla mnie. Nie lubię pojęcia plakat autorski, bo wydaje mi się, że każdy plakat jest autorski, bo ktoś go robi. Wie pan, dobrze by było, żeby tak czasami było. Ale tutaj mogę realizować swoje jakby problemy, które no, z otaczającej rzeczywistości. I tutaj to są jakby moje rozważania na temat różnych problemów, czy to dotyczy zwierząt ginących, czy temperatury otaczającej nas. No, tutaj mogę sobie pozwolić znowu na taką osobistą realizację. Ten cykl zwrócił moją uwagę, tych zwierząt, tych takich plam bardzo ciekawych. No... To jest też coś, co dopiero, wie pan, czasami dobrze poznać się z artystą i dowiedzieć coś więcej, co się w jego życiu dzieje. Bo właśnie w pierwszym momencie ten plakat był wyjściowy, a potem gdzieś sobie zaglądałem głębiej. Ale
Wracając do, jednak do plakatu, bo to ten mamy tutaj na wystawie i dominuje. Jednak coś jest, poza tym, że obaj wierzymy, że to jest ważne, co pan robi, to on zaistniał, został oceniony, został nagrodzony, a już najbardziej mnie ucieszyło, że jest miasto, które obu nam pozwoliło dotrzymać nagrody główne. Ja w to jamie za spektakl, a pan za, z kolegą chyba razem, z Kalarusem za no, plakat. No i czyli to jak już poszło w tamtą strefę, a wiemy, że ten plakat japoński kiedyś bardzo mocno nas tutaj deptał na Biennale plakatu, no po prostu do tej pory nie zapomnę tych kapsli, wie pan, które tam gdzieś były reklamując chyba jakieś piwo. Ale w każdym razie ten plakat japoński no, tutaj obecny był i też zauważyliśmy go. No jest ciągle mocny. Jest ciągle mocny. Tak. Mam tutaj, aż tak nie jestem w tej materii, ale czy ten plakat, i to jest w takim nurcie, który nas cieszy, właściwie pana bardziej, czy, no bo dotykamy, wie pan, jeszcze tego nowego problemu. Co, jak dzisiaj uwodzi się widza po prostu atrakcyjnością, efektem, czasami skandalem, a może nawet jakąś, no czymś, co artysta sam nie wiedział, ale cieszy się, że takie coś się zdarzyło. I ja mam wrażenie, że czasami jest taka próba w myśleniu, nie chcę, żeby to zdominowało i może tak nie jest i kogoś bym skrzywdził, ale zastanawia się taki twórca, jak zdobyć widza, a potem o czym to będzie, czym ja go zaskoczę. Pojęcie zaskoczenia gdzieś bym wtopił w ogóle w twórczość, bo chcemy być zaskoczeni, ale jak to ma być jedyną atrakcją? Wie pan, ruszyłem temat tego, co przez fotografię w plakacie się dzieje, przez inne elementy, które pan myślę, uważnie śledzi. Myślę, że wracając może jeszcze do Japończyków, tak. To oczywiście ja tutaj mam wielkich mistrzów, takich, którzy Kazumatsu Nagai czy Fukuda i to absolutnie miałem przyjemność być na takiej wystawie w zeszłym roku w Amsterdamie, japońskiego plakatu. No to robi ogromne wrażenie. To były takie tapety wyklejone z plakatami, cała ściana, cała sala ogromna. A czyli tak jak ikonostas, taki nie z dystansu. Były jak tapeta, wyklejone. Czyli się zrobiła nowa sytuacja. Tak, no niesamowicie to wyglądało. I oczywiście tych mistrzów oglądam, podziwiam. A co do plakatu i jego działania, to na początku plakat powinien trochę działać jak takie uderzenie w twarz, żeby zatrzymać widza. A potem jest jakby wokół tego cała ta historia, czyli doczytanie informacji, odnalezienie metafory, jakby dopiero wzrok wędruje po tym plakacie. Ale na początku on jednak powinien, wydaje mi się, dobry plakat powinien zatrzymać, spowodować, że on się wytnie z takiej szarej rzeczywistości, bo bardzo, a czasami bardzo kiczowatej i kolorowej. Bo to może być plakat czarno-biały, który też będzie działał. Nie, no, nie ma zasady tutaj. To, idąc pana myśleniem, to Tomaszewski to powiedział lapidarnie. Im prościej, lapidarniej, tym prawdziwiej i głębiej. No Tomaszewski powiedział, że plakat powinien być jak kot. On nie powinien wyglądać jak kot, tylko śmierdzieć kotem. Także tutaj. To już żeśmy już doszli do sedna sprawy. No w każdym bądź razie także idąc dalej tą Japonią czy pana obecnością w Toyamie. Jest pan laureatem paru ważnych nagród, i brązowych, i głównych nagród, i to jest o Katowicach, myślę, o Biennale Warszawskim. Także no po prostu tylko się cieszę, że pana mamy, że nie dane nam tylko mieć tą przyjemność, ale pana pracę, ci, których sobie pan też ceni, myślę, ożyli, dostrzegli to. No i po prostu tylko się cieszę, żebyśmy tam w tej nowej sytuacji, jaka jest w rzeczywistości, nie tylko przez te zatrzymywane autobusy, mogli tam skierować wzrok widzów w tamtą stronę, bez ryzyka większego. No miałem szczęście, że ktoś wyłapał plakat i nagrodził, bo to jest zawsze literia i to nie ma recepty przy tej ilości prac, które wpływają na konkursy. Wie pan, jest coś takiego w plakacie, pan to w tej chwili wcześniej parę minut powiedział, że plakat musi w pierwszym momencie zwrócić uwagę, a potem go smakujemy. Plakat ma, wie pan, coś odwrotnego, co jest w teatrze, a nawet w malarstwie. Bo my sobie tam, ja na przykład wiem, że żeby problem przedstawić, zdążam wydarzeniami dramaturgicznymi w teatrze i finał mówi o czymś, co jest apogeum, prawda? Tak czas ma tu swoją rolę. Tutaj ten czas ktoś ma chwilę, bo przechodzi, przecież my nie założymy, zatrzymaj się 10 minut, może się coś dowiesz. Tylko on po prostu każdy
tyle się zatrzymuje, na ile go zdobędziemy. I teraz mnie interesuje, czy wie pan, w tej rzeczywistości, gdzie pojawia się już obraz w komórce, potem się pojawia na monitorze, w tablecie, w billboardzie, no jest wszędzie, czy to nie jest jakaś konkurencja niezdrowa dla czegoś, co potrzeba skupienia, ciszy? Wie pan, mówimy chyba o czymś, czego nam brakuje. Ja myślę, że pan to odczuwa, ale nie wmówię tego panu. Co do nośników, no nie możemy udawać, że ich nie ma. Tutaj jakby no tak jest i to jest kwestia pewnego przełożenia na tamte media. I w przypadku na przykład plakatu właśnie, jakby powiedzmy, że plakat już no nie funkcjonuje na ulicy tak, jak to było kiedyś, ale jednak chodzi bardziej o myślenie. Nie chodzi o ten format 100x70 czy trochę większy, tylko chodzi o użycie metafory, skrótu myślowego, o to wszystko, co było w dobrym plakacie wydrukowanym, to wszystko można przełożyć na te nowe nośniki. I czy to będzie wyświetlacz komórki, czy telewizor, czy telebimy jakieś wielkie, to wydaje mi się, że no to jest kwestia tylko przełożenia tego myślenia na inny nośnik, na inne medium. I wydaje mi się, że ci, którzy poważnie traktują plakat i robią plakaty, projektują plakaty, czy projektowali plakaty, z powodzeniem to robią. I tutaj ja bym się tego nie bał, a to, że wszystko pędzi, no to wiemy, no, to tego jakby nie unikniemy. No. Poza tym żyjemy w takiej kulturze obrazkowej, no bo te obrazki no wszędzie i to musi być właśnie ten taki pośpiech, bo nie ma czasu na takie skupienie uwagi. Ja tutaj uważam, że właśnie to nie tylko właśnie przy plakacie, ale też i przy malarstwie, bo ja na przykład jak idę na jakąś wystawę, to zanim zacznę szczegółowo oglądać, no to jednak podchodzę do jakiegoś obrazu, który mnie inspiruje. No przez tą formę swoją właśnie, jakąś kolorystykę, nie wiem, no właśnie taką czysto estetyczny element, jaki każdy powinien no, dzieło sztuki mieć. No, ja tutaj przywołuję zawsze przy takich okazjach Johna Dewey'a, amerykańskiego filozofa, który powiedział, że dzieło sztuki jest przede wszystkim faktem estetycznym. My dopiero później, tak jak profesor tutaj powiedział, wgłębiamy się, podchodzimy i zaczynamy go dopiero przeżywać. No, oglądamy to, co czujemy, prawda, ale też przyglądamy się teksturze wtedy tego obrazu, tego tak. Jak jest zbudowany, dupy pędzel oglądamy, ale tu musimy już podejść do tego obrazu tak. W galerii. A mówimy jakby w przypadku tego wyświetlanego obrazu, to trochę tego nie mamy i dlatego, ale też dlatego się rozwija infografika bardzo dobrze, ta cała, te piktogramy, które powstają do systemów, do telefonów, tutaj no, jakby to też jest jakieś pole do popisu dla projektantów. Są nowe możliwości tak. Przez tą technikę, która tak. Się pojawiła naturalnie i nowe kierunki także tworzenia, one w tym idą. To jedno nie przeszkadza drugiemu, wie pan, żeby jednak znaleźć w sobie taką równowagę i spokój smakowania czyjegoś myślenia. Wie pan, no, mam wrażenie, że trochę tego brakuje. Może mówimy, że jest taki pośpiech. No jest, ale czy to jest dobrze, że on jest taki? Możliwe, że świat tak zmierza. I tutaj tego, wie pan, jesteśmy bezradni. Tak się zastanawiam. W tamtych czasach, pamiętam Biennale Tomaszewski oprowadza, no mam tych dużo zdjęć, atmosfera jest taka podniosła, szlachetna. Jest jakiś, było no, szacunek dla tego plakatu, smakowanie jego, coś unikatowego, byliśmy też radzi, świeży Urbanie, Cieślewi, Lebesz, no jest ich, Franek Starowiejski, no w każdym razie to były te osoby, które dźwigały to. Teraz, wie pan, w młodym pokoleniu, poza, ja mam parę osób, ale może tak głęboko nie wszedłem, może więcej tak, że dzięki takim spotkaniu, jakie mamy obaj, zajrzę głębiej. Niemniej jednak myślę, że tamta rzeczywistość, choć była troszkę inna, przecież to był system PRL-u, a pomimo to, wie pan, gdzieś to nie przeszkadzało. Dzisiaj mamy różne zderzenia, nie będziemy dzisiaj w nie wchodzić, ale coś się takiego nie rodzi, co wtedy, pomimo że był to duży kontrast tej władzy do twórców. No jest to kolejna refleksja, którą wcale nie musi pan tu rozwijać nawet, bo może będzie to... Ale może warto powiedzieć, że jednak, może zabrzmi to kuriozalnie teraz, ale jednak ludzie powinni się spotykać. I Biennale było takim miejscem, gdzie ludzie się spotykali. Przyjeżdżali do Warszawy z całego świata, przylatywali. Przecież właśnie wspomniani wcześniej Japończycy rezerwowali na 2 lata wcześniej samoloty, żeby taniej przylecieć do Warszawy, czy w ogóle, żeby przylecieć. Spotykali się
To był ten magnes, wie pan, taki magnes, no to było święto plakatu. Święto plakatu. Ja, wie pan, jakby nie było, dzisiaj tego pojęcia, parę osób to ciągnie. No dzisiaj nie ma Biennale, patrzcie. Nie ma Biennale. Wie pan, to niestety można by technicznie najprościej, tylko że to musi wynikać z czegoś, bo to można sobie powiedzieć, robimy Biennale. Wie pan, ja tak na przykład wiedziałem, że dość długo nie ma szacunku dla scenografii, ale marudziłem, narzekałem, ale trzeba było to zrobić i od paru lat funkcjonuje taki organizm i robimy to. Niemniej jednak myślę, że to parę rzeczy się składa, takich społecznych, klimatu, atmosfery, żeby coś takiego się zdarzyło. No. Absolutnie tak. Ja uważam, że jakby zbudowanie też pewnej aury wokół czegoś, to jest niezwykle istotne. I tutaj, no i to się działo w kontekście Biennale, absolutnie. Sam nie miałem przyjemności już poznać Tomaszewskiego, czy osobiście. Jego pracę pamiętam z podręcznika ze szkoły podstawowej, wracając do jednego z pierwszych pytań. Była książka do plastyki, gdzie była, jeżeli dobrze pamiętam, plakat Tomaszewskiego, młodożeńca, chyba świeżego, chyba Romana Kalarusa. Cztery plakaty pamiętam, chyba w szóstej klasie były zajęcia. No była taka lekcja w ogóle, Polska Szkoła Plakatu. I tu pamiętam, no kiepsko zreprodukowane, wiadomo, jak te książki były wydawane wtedy. Najbardziej bawiły mnie katalogi malarstwa czarno-białe. To było wtedy. A ja się żywiłem katalogami wydanymi w Rosji, wie pan. Tego malarstwa było wtedy świetnie drukowane. Świetnie drukowane, miały trochę zapachu specyficznego, ale to mnie przeszkadzało, żeby to jakoś przeżywać. Wie pan, jeszcze taką refleksją się chciałem z panem podzielić. Co pan sądzi w zderzeniu czerni z kolorem? Zawsze mnie to interesowało i w teatrze zgubiłem ten kolor na korzyść smakowania czerni, ale czy tutaj można sobie powiedzieć, że jedna wartość jest głębsza, inna mniej? Czy to zależy od tego, o czym mówimy? I o czym chcemy powiedzieć? W zeszłym tygodniu mój doktorant otwierał doktorat. I on ma taką teorię, robi jakby doktorat składa się z rysunków. I on ma taką właśnie teorię, że ta szarość i czerń jest kolorowa. Grzegorz Izdebski. I on szuka koloru w skali szarości. Ale w przypadku plakatu wydaje mi się, że takie zestawienie monochromatyczne, czy powiedzmy szarość, gdzie jest jedna dominanta kolorowa, działa. Wydaje mi się, że w przypadku plakatu to jest niezwykle istotne. Działa, jak się wprowadzi barwę, taki nawet śladowy. Tak. I ja często używam tego triku, że tak powiem. No to ja myślę, że jest więcej jak trik. To jest taka potrzeba, że... Ale to działa. Rzeczywiście skupia uwagę, potrafi ustawić dominantę, wtedy taki kolor, miejsce ważne. Tak. No jest to wezwanie. Powiem panu, że ja ten plakat traktuję zupełnie jako taką przygodę, która jest obok, bo jednak, ale mnie intryguje. No mówię, wiem, że tej kariery z plakatem nie zrobiłem i nie zrobię, ale się przyznaję do niego. A wie pan, od czego się zaczęło? Odwiedziłem kiedyś Romana Ciechlewicza pod Paryżem. I to, że on wprowadził kolaż, prawda? On był twórcą tego zderzenia. Myśmy jeszcze tej techniki nie mieli na tyle w Polsce, a on już tam pracując z tymi znanymi pismami. Ja kiedyś też rozmawiałem i on uznał, że to można czynić, że to jest jakieś zderzenie. Jeżeli mądrze to robimy i coś jedno o drugim powie, i zrobiłem też jego wystawę, potem on już nie mógł przyjechać, bo nie miał zdrowia, ale pokazałem jego pracę, ale też mnie zachęciło, ponieważ ja smakuję, wie pan, średniowiecze, dawną sztukę, ona mnie bardzo, dzisiaj bym robić chciał w bardzo współczesny teatr, ale tam jest jakaś kopalnia, nie wiem na czym to polega intuicyjnie, mam taką potrzebę i tu poszedłem tym tropem. A co pan sądzi o wprowadzeniu tego typu działania, jak zrobił Ciechlewicz? Uważam, że absolutnie to było trafione. Kolaż, raster, bardzo mocny, gazetowy taki, no właśnie, to było fenomenalne. No. Nie był pierwszy oczywiście, bo jakby takie jeszcze rzeczy nie był pierwszy, tak. bo te rzeczy przecież się pojawiały wcześniej, ale takie buntowane. No, myślę o w ogóle wydawnictwach. A o wydawnictwach, tutaj, tak. Układki, czy... Myślę o plakacie teraz, oni w plakacie to wprowadzą. Tak. Zresztą ja l'Edition Dialog robił, nie wiem, czy pan zna. To też się wzięło z układy gazetowy. Z tego, bo na tych pism pracował, to urodziło, ma pan rację. Myślę, że to się przenikało. Tak. I te doświadczenia z grafiki wydawniczej przekładały się absolutnie na plakaty. Fenomenalne plakaty, uważam. Nie, mam przyjemność te plakaty jego też... I te skróty myślowe, które ciągle się tam pojawiały, pomimo takiej czasami rozbudowanej formy,
fotograficznej. I trochę anegdotycznej, opowiadającej. Tak, a jednak metafora. Ale miał tu swój, rozpoznawalny był, prawda? Tak, no, Roland Topol się fenomenalnie wypowiadał też przecież, bo mu się przyjaźnił. Tak, o Cieślewiczu i tutaj też bardzo cenił te przypadki. Wystawiliśmy jego też kiedyś pracę. Ale pan powiedział takie zdanie i to mnie tak zastanawiało, że pan, Boże, się nawiązuje, świadomie nawiązuje do stylu tych artystów, jak tam Tomaszewski, Lenica i inni. Nawiązuje pan, wie pan, bo to dobrze jest, czasami uczeń opuszcza gniazdo i robi swoje. Ale a może być też coś ważnego, bo nie można do końca kogoś opuścić, bo jakąś filozofią życia pana natknął, albo jakąś wizją świata, bo to nie musi się sprowadzać do samej techniki tworzenia, tylko do widzenia, czucia, pokazywania w sztuce i jakby pan to zinterpretował? Myślę, dwutorowo, wydaje mi się. Po pierwsze w sposobie myślenia, czyli jednak szukanie metafory, skrótu myślowego, czyli tego wszystkiego, co cechował dobry plakat z czasów Polskiej Szkoły Plakatu, czyli to są twórcy, którzy absolutnie byli jej reprezentantami, ale to jest pierwsza rzecz. A druga rzecz to jednak, jak popatrzymy na twórczość Tomaszewskiego, Młodożeńca, Lenicy, Lenica malował, tak, zajmował się filmem, Tomaszewski bardzo dużo rysował, Młodożeńc malował. Tak. Jeżeli jakby patrząc w ten sposób, no ja też staram się malować, rysować, czyli jakby też nawiązuję jakby przez to, że To, o czym mówiłem, te dwie nogi, gdzie stoi w takim klasycznym warsztacie i ten projektowy, jakby to się powinno uzupełniać. I w tym przypadku, w przypadku twórców Polskiej Szkoły Plakatu to się absolutnie uzupełniało. I dla mnie ten fenomen, że malarz, no, wybitny przecież Młodożeniec, był wybitnym malarzem, uważam, Jan, nagle musiał projektować plakaty, no było zapotrzebowanie w tamtym okresie na plakaty i przełożył warsztat malarski na projektowanie. Przecież projektował i znaki graficzne, nie tylko plakaty, bo też trudno mówić, że ktoś jest plakacistą. No przecież robił układki, ilustracje do książek. Każdy z nich to robił. I w przypadku czy Tomaszewskiego, czy Cieślewicza, czy Urbańca. Jakby... Ja bym jeszcze Szajbo Rosłana dodał. Absolutnie tak. Czy Starowiejski. Chociaż Starowiejski był najbardziej klasyczny w tym wszystkim. Ponieważ... Można by tą malarskość tylko czytać i też byśmy się nie zdziwili, jakby nie był to plakat. Tak, tutaj. W tamtych plakatach tam były cały czas skróty, dowcipy, właśnie takie ujmowanie odbiorcy, gdzie można było zobaczyć nagle jeden punkcik w plakacie, który nas bawił, bo nagle rzecz, która była dorysowana, dołożona, no, powodowała uśmiech. I oczywiście znowu te plakaty też powstawały na różne tematy. Mówiliśmy o cenzurze, o okresie specyficznym. Mamy plakat filmowy, który w ogóle spowodował, że polski plakat zaczął funkcjonować na świecie. Poza krajem. Tak, no to jest jakby początek, to jest Tomaszewski przecież, nagrody Tomaszewskiego i potem to poleciało. Poleciało. Mniejsza cenzura też tam była. Mniejsza i to mogło przejść łatwiej. To dotyczy i okładek, płyt. Oczywiście. Które się pojawiały. No to Szajbo, to okładki. No tak, to była jego słabość. Ale wie pan, ja myślę, że może pan troszkę później, ja wcześniej, ale wie pan, czym się żywiłem? Myślę, że to mogło być dla pana, pan tą fazę też złapał. Śledziliśmy pewne pisma, projekt, przegląd artystyczny, sztuka. Ty i ja, proszę, sztuka Skoczylasa, wie pan, i ja, bo nie zawsze było szansa być, pojechać, zobaczyć, ale te pisma były na bieżąco, ja w każdym razie mam wszystkie numery projektu, wie pan, już go nie ma, ale to była taka potrzeba, żeby czekać, aż będzie nowy numer i tam się wszystko odnajdywało, o czym mówimy teraz. To był Szymon Bojko, to był Wojciech Skrocki, no i wie pan cała... No i ze świata rzeczy przecież byłem jeszcze... I ze projekcie. Świata byli, naturalnie. No ja się nie załapałem już na jakby na wydawanie tego, już jakby za młody byłem trochę, ale też mam bardzo dużo projektów i zbierałem. Zresztą też mam w biblioteczce dla studentów, żeby oglądali, jak to wyglądało kiedyś, jak można było dobrze zrobić magazyn o sztuce, o w ogóle szeroko pojętej sztuce, bo przecież tam były i meble, w ogóle znaczy, wszystko. Ja tam odkryłem Szapocznikom, wie pan, Kurylek. Potem ich zabiegałem, żeby ich wystawy mieć i tak dalej. No profesor Wieczorek współpracował z projektem. No właśnie, on pracował tam w projekcie. No tam pani Motyka była szefową chyba tego pisma. No pewien komfort miała. No okładki przecież ty i ja. No fenomenalnie. No ty i ja, no przecież tam Cieślewicz tam brylował. Ja pokazuję studentom tamte rozwiązania, które są ciągle współczesne. Tak. Ciągle. Łączenie typografii z obrazem. No przecież na okładkach ty i ja. No. Ciężko je kupić teraz. Ja chętnie miałbym całą kolekcję, gdyby była taka możliwość, ale
ciężko znaleźć i kupić. Bo wcześniej jeszcze był przegląd artystyczny. Był przegląd, prawda? Właśnie i to chyba można było się wiele dowiedzieć, bo to i ze świata były niektórzy artyści prezentowani i to było dość bardzo ważne, bo dla mnie ja tak samo. Właśnie czerpałem z tego i też studentów zachęcam do tego, żeby przeglądali, mimo że to już są archiwalne właściwie pisma, ale żeby to przeglądali i chodzili na wystawy. No bo ja sobie nie wyobrażam, że można być twórcą i właśnie nie spotykać się, nie oglądać tych dzieł na żywo. Cokolwiek by to nie było. No jeszcze może wymienię przekrój. Okładki. Jeszcze przekrój, oczywiście. No, mroza okładki. No, jakżeż. No chyba coś jest tym takiego, co w tamtej epoce także dotyczyło wydawnictw, prawda, promocji tego. No ja mam słabość tutaj do takich rzeczy, to przyznam, zapach papieru, nawet tych starych gdzieś z piwnicy czasami, ale to jak możemy dotknąć papier, książki, które są wydawane, ja na przykład, fajnie, że są audiobooki i tak dalej, ale ja sobie nie wyobrażam, że nie możemy dotknąć tego, z jakiego papieru, jaka jest okładka, czy gazety, czy... Tak, no ja wie pan, ludzie się dziwią, jak do kogoś pocztówkę wysłały. Bo to można skrócić SMS-em teraz. Także to trochę działa jak fetysz dla mnie. I no zresztą dlatego też uprawiam ciągle klasyczny warsztat. Też to, że to jest coś namalowane, że się brudzę w pracowni. No ma taki. Jest czymś coś. Projekt miał jeszcze ten walor, jako cofnę się do niego, że poza treścią dużo dawał nam obrazów. Były fotografie i można było zobaczyć, no, co kto czyni. To było 70% to było obrazów. Tam lapidarne były te kolumienki z tekstem, ale głównie syciliśmy się zobaczeniem. No jeszcze na świecie grafik. No właśnie, a na świecie, no tak. Tak to było. Powiem panu szczerze, że ja się wypaliłem. Nic chyba już nie wymyślę teraz, bo odważnie się trzeba przyznać. Ja bym się, to mogę ale ja proszę, się włączyć, nie, naturalnie. Bo tutaj właśnie mówiliśmy o tym warsztacie, o tym, że pan właśnie maluje i rysuje. I to naprawdę jest bardzo widoczne w pana plakacie, bo pan korzysta na przykład przy tych plakatach, jak przechodziłem, na przykład pamięta jakaś kartka papieru, która gdzieś musiała przecież przez pana być pamięta, sfotografowana, dopiero później obrobiona. Właśnie, że to, co też na początku mówiliśmy, że często ci młodzi artyści, którzy deklarują się głównie na tą grafikę tak zwaną projektową, że oni troszeczkę jakby są ubożsi przez to, że nie mają tego klasycznego podejścia do sztuki poprzez malarstwo, rysunek, czy grafikę warsztatową, bo to w jakiś sposób ubogaca, że to pokazuje, że może bardziej wrażliwsi jesteśmy na pewne rzeczy później. U pana to szczególnie widać, bo one raz, że i widać tą inne też jakby inne podejście też do kolorystyki, bo niektórzy traktują to jako taka jest taka moda tak zwanego, ja to sobie tak nazywam, intelektualnego takiego plakatu, jest jakieś tylko tło, napis, jakiś jeden element i koniec. A pan tutaj buduje jednak formę tego plakatu poprzez takie myślenie o obrazie. Trudno coś powiedzieć, bo tak jest. Taka prawda. No ja jednak mnę papier, no nie biorę gotowego filtra. No właśnie. Albo, bo przecież można z pakietu Adobe takie rzeczy wziąć sobie i ja jednak wolę pogiąć i zresztą zbieram stare książki, stare jakieś druki, które często wykorzystuję. Ja czasami gdzieś w koszu na śmieci widzę, gdzieś ktoś położył jakąś starą książkę albo jakieś roczniki i gdzieś to sobie tam zbieram i potem nawet rysuję na tym. No, to jako czas na tym świetnie pracuje, na tym obiekcie. To jest wygrane jakby z założenia. Tak. I potem wystarczy wziąć sobie pióro czarny atrament i można rysować. No, ja tak mam, no. Ja tak jakby cenię. Nie wiem, czy to jest dobre, czy to jest złe, bo ktoś może powiedzieć, że to jest już może przebrzmiałe, ale mi jest z tym dobrze. I jak są rezultaty, jak to jest zauważone, to proszę się nie martwić. Co sobie o tym myślisz? Tak. Tu zawsze była, wie pan, sytuacja taka, że tu było dużo osób i mógł się ktoś nam zadać pytanie, panu szczególnie. I teraz ta cisza nas zobowiązuje do tego, żeby zatrzymać tę konwencję, jaką żeśmy przyjęli, bo później. W każdym razie ja bardzo, bardzo dziękuję, że spotkaliśmy się. No i to jest fajne uczucie. Pan wyjeżdża, a prace zostają. I jest w jakiś sposób, jest pan tu z nami dalej obecny. To z teatrem tak nie ma, wie pan. On jest tylko w momencie, kiedy ma tego widza i jak się kończy spektakl, jak życie motyla. Już albo gdzieś dalej na nowo, a tutaj jest. Ślad został. No i po prostu rad jestem, że kolejna wystawa się z panem wiąże i że pana mamy.
bardzo, bardzo dziękuję. I też dziękuję Centrum Spotkań tutaj, maestro. Dzięki, że możemy to dalej to trwać. Będziemy na pewno gościć i współpracować, no bo to już jest taka tradycja, że trudno, żeby z niej korzystać. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Dziękujemy.